Okej. Tu jadł Eddie dzisiaj śniadanie. Jak widać, trzy miski. Biały obrus. A dzisiaj Michał rządzi w kuchni. Co dzisiaj, mężu, serwujesz? Śniadanie hotelowe, jajecznica z prawdziwych jajek. A z jakich nieprawdziwych mogłaby być? Z proszku. Tak? Jak w hotelu. Jest coś mi dusi. Paróweczka. Kilka. Warzywek będzie. Mhm. To wszystko będzie doprawione bułeczką. Z polskim masełkiem. Jakie żółte te jajka. Szczęśliwy kurek. I to będzie, rozumiem, jajecznica na masełku. Dobrze, cieszę się bardzo. Chciałam wam pokazać, ostatnio Michał mi kupił całą paczkę flipsów. I już jest tyle, ale to była taka paka, nie? Taka wielka. No. Dopiero słuchajcie, co wstałam, więc mam mega chrypkę. No, ale tak to dzisiaj wygląda nasz poranek, gdzie mamy w ogóle sobotę. A czy ty w ogóle powiedziałeś dzień dobry? Tak, chyba tak, ale jak nie, to dzień dobry, cześć. Dobra, to ja idę do pokoju i grzecznie czekam, aż kelner poda mi śniadanko. Tak jest, czekaj. Voila, madam. No, słuchajcie, naprawdę typowo hotelowe śniadanie. Tu mamy żółty serek, pomidorek, ogórek, oliwki. Kawa, oczywiście, kawa musi być dzisiaj, co zresztą słychać po moim głosie, ale słuchajcie, wczoraj byłam z koleżanką na drineczkach, może tak to ujmę, więc i tak jest dobrze, że jest jak jest. A ja mam zwykłą bułeczkę, a ty masz taką ziarnistą, tak? Tak. Dobrze, dobrze. Paróweczka. No też miałam dzisiaj ochotę na takie śniadanie właśnie. Nie na słodko, słuchajcie. Nie na słodko, więc szok. Więc wszystkim, którzy właśnie siadają do śniadania, życzymy smacznego. Hej, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj jest taki upał, że to jest jakaś masakra, a ja sobie wymyśliłam dzisiaj takie gruntowne porządki. Ale jestem z siebie dumna, słuchajcie, bo wysprzątałam tak mieszkanie, już tak dawno nie sprzątałam. Tyle rzeczy się działo i ja tak mam po prostu, że jak dzieje się dużo rzeczy, jest dużo stresów i nerwów, no to nie widzę tego bałaganu, powiem wam szczerze. Nie mam na to chęci, nie mam siły, nie mam żadnej motywacji. A dzisiaj stwierdziłam, że nie, muszę sobie wysprzątać mieszkanie, będzie mi się lepiej mieszkało, żyło, będzie mi lepiej na duszy. I słuchajcie, wręcz leżąca na podłodze dzisiaj wycierałam, wiecie, szmatką spod mebli, kurze, wszystko, ogólnie masakra, ile tam było różnych takich, wiecie, latających kotów. No i byłam teraz właśnie się wykąpać, wzięłam prysznic, namówiłam Michała, słuchajcie, na wyjazd do Ikei. Słuchajcie, w ogóle dzisiaj jest taka pogoda, że znowu, wiecie, światło, jest problem z ustawieniem światła, więc teraz tak patrzę w podgląd, że jest dość ciemno, ale chyba wolę być trochę ciemniejsza, niż żeby to wszystko było jakieś prześwietlone. I słuchajcie, wykąpałam się, nie myłam już włosów, bo powiem wam, że gdybym zaczęła je suszyć, to ja bym była z powrotem cała po prostu mokra. U nas w domu jest 28 stopni, na dworze jest 48 stopni, gdzie jakby ten termometr, który jest jakby za oknem z tej stacji pogodowej, nie leży w słońcu, więc to jest temperatura aktualnie w cieniu, więc jest dramat. Ale słuchajcie, w związku z tym, że jest taka pogoda, to na twarz wpada coś lekkiego i bardzo fajnie mi się sprawdza ten podkład z Alverde. Trochę też tak, wiecie, się poopalałam u mamy, więc tym bardziej kolor będzie ok. No i tak, i stwierdziłam, że przyjdę się tutaj do was pomalować i trochę pogadać. Bo, tak wam mówię, dużo rzeczy się dzieje. Nie chciałabym dokładnie mówić, co się dzieje i tak dalej. Natomiast, słuchajcie, ja ogólnie się tego chyba spodziewałam, że prędzej czy później ludzie zaczną gadać. Najbardziej natomiast zaskoczyło mnie to, że ci ludzie, którzy zaczęli gadać, tu mówimy oczywiście o moim YouTubie i o mnie, to są osoby, których bym w życiu o to nie podejrzewała. I raczej może nie, że się spodziewałam, czy broń Boże, czegoś oczekiwałam, ale raczej liczyłam na to, że albo pozostaną neutralni, albo będę mogła liczyć na ich wsparcie na zasadzie takiego dopingu, wiecie, o co chodzi, tak? No ale niestety nie. Po raz kolejny w życiu bardzo,
bardzo mocno. Zawiodłam się na ludziach, bardzo mocno wam powiem. Dawno się już tak nie zawiodłam jak tym razem. Jest mi cholernie przykro z tego powodu, ale powiem wam, że to był taki bardzo konstruktywny kop w dupę, który właśnie spowodował, że podjęłam pewne kroki, bo tak jak wam mówiłam, że ja jestem taką osobą, że jak coś się dzieje i albo patrzę sobie jakąś, wiecie, drogę w życiu i coś się dzieje i na tej drodze wyrasta mi jakaś góra, która nie jest do obejścia, nie do przeskoczenia, ja staram się ją ominąć bokiem i dalej iść swoją drogą. I to wam też chciałam ci powiedzieć, żebyście nigdy, przenigdy, absolutnie nigdy nie kierowali się zdaniem innych, nie ulegali ich takiej krytyki, tej złej krytyki, ja nie mówię o konstruktywnej absolutnie krytyce. Ludzi, którzy chcą was zniszczyć, chcą zniszczyć wasze właściwie wasze życie prywatne, wasze hobby i tak dalej. Myślę, że dobrze wiecie, o co mi chodzi. Powiem wam, że trochę nie mogę się skupić, bo ja też nie ukrywam, że w ogóle ta cała sytuacja dość bardzo mnie boli i gdzieś tam mocno się odbiła też stresowo na mojej osobie, stąd też ostatnio, nie wiem czy zauważyliście, ale w moich vlogach nie było jakoś mega dużo energii takiej pozytywnej jak zawsze, chociaż starałam się, jak to się mówi, mieć dobrą minę do złej gry i jakby tutaj też nie przerzucać tych takich moich spraw, emocji, jakby nie było na was, bo no bo wiecie, to też nie o to chodzi, żebym ja wam tutaj teraz płakała i się żaliła i też bym nie chciała wywlekać jakichś takich rzeczy tutaj na YouTube, bo jakby nie było, to też jest trochę moja prywatna sprawa i ja absolutnie takich rzeczy nigdy nie robię i robić nie będę, cokolwiek by się nie wydarzyło i jak bardzo ktoś by mnie zranił i skrzywdził i zawiódł. Natomiast chciałam wam też troszeczkę powiedzieć, żebyście mniej więcej wiedziały, co mniej więcej się dzieje, bo pisałyście do mnie, czy coś może z tatą ostatnio znowu gorzej i wiem, że gdzieś tam domyślacie się albo po prostu gdybacie, co się dzieje, więc chciałabym tego uniknąć, nie chciałabym tutaj, żebyście się zastanawiały, co u mnie, co się dzieje, więc wracając do tematu, jakby ta cała sytuacja spowodowała, że ja zadałam sobie kilka bardzo ważnych pytań w życiu. Jak wiecie, ja mam 37 lat, właściwie we wrześniu kończę 37 lat. To jest dużo i mało. Mało, ponieważ wiadomo, jestem osobą młodą, jeszcze przede mną wiele lat życia, mam taką nadzieję. Natomiast już 37 lat, żeby się zastanowić, wiecie, co chcemy w życiu robić, kim chcemy być, jaką drogą w życiu chcę podążać. I takie pytanie właśnie sobie zadałam. Sobie na nie odpowiedziałam, może w ten sposób, więc jak to się mówi, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i mimo tego, że są to dla mnie jakieś takie smutne przeżycia i stresowe, ja wam kiedyś też mówiłam, że ja zawsze się staram robić po swojemu, żyć po swojemu i kiedyś też usłyszałam takie mądre stwierdzenie, że jeżeli życie na twojej drodze kładzie cytryny, to ty po prostu je wyciskasz i robisz z nich lemoniadę. I ja po prostu będę żyć na tej zasadzie, że ja nie będę się patrzeć na nikogo, kto, wiecie, szepta mi niby tutaj coś dobrego do ucha, a tak naprawdę chce dla mnie źle. Nie będę otaczać się ludźmi, którzy są fałszywi, nie będę otaczać się ludźmi, którzy są nieszczerzy wobec mnie, ludźmi, którzy, wiecie, nie mają jaj, żeby po prostu powiedzieć prosto w twarz, o co chodzi i nie chcą tak naprawdę, wiecie, rozwiązać problemu, tylko nakręcają sytuację jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. I ja w takich relacjach nie będę brać udziału, absolutnie nie. I mam jedno życie i nie pozwolę też na to, żeby to życie przeżywać, wiecie, w stresie. A wiecie, jak to jest w stresie? Mi ostatnio te tygodnie, słuchajcie, tak uciekają przez palce, że jest tylko, wiecie, piątek, poniedziałek, weekend. Nawet nie jestem w stanie odpocząć na tyle z tych całych stresów, nerwów. Weekend u mamy dużo mi dał, taką odskocznią, bo tak wam mówiłam, zamykacie drzwi na klucz, uciekacie, wyjeżdżacie i jakby macie takie wrażenie trochę, może tak gdzieś w głowie tak jest, że te problemy zostały tutaj w mieszkaniu, tutaj w Zabrzu, a ja mogłam sobie gdzieś pojechać. Natomiast tak jak właśnie chciałam powiedzieć, nie dam się zniszczyć, nie dam się zdemotywować, będę w życiu robić to, co chcę robić, to w czym czuję się dobra i to, co chcę po prostu, wiecie, tu nie chodzi o to, że robię co chcę, mam wszystkich gdzieś i tak dalej, nie, absolutnie nie chodzi mi o to, chodzi tylko o to, żeby konsekwentnie podążać swoją drogę i nawet jeżeli ktoś na tej drodze podkłada wam nogę, po prostu albo ją przeskoczyć, a nawet jak się potkniecie, przewrócicie, otrzepacie, to się poprawić koronę i iść dalej.
I tak jest, słuchajcie, ludzie gadali, gadają i będą gadać. Natomiast pamiętajcie, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. I finalnie, wiecie, jakby finalnie patrząc, jak udało mi się rozwiązać całą sytuację i do czego popchnęła mnie cała ta sytuacja, to w sumie dziękuję tym ludziom, bo myślę, że gdyby nie ta cała sytuacja, która wyniknęła przez ostatnie miesiące, absolutnie w ogóle nie przyszłyby mi do głowy pewne decyzje, właśnie nie usiadłabym, nie zastanowiłabym się, nie zadałabym sobie tych kilku bardzo ważnych pytań. A teraz to zrobiłam, jestem z siebie dumna, słuchajcie. Może za jakiś czas wam powiem, o jakich zmianach tutaj mówię, co się będzie u mnie w życiu działo, natomiast na pewno idzie nowe, mam nadzieję, że lepsze i na pewno coś, co bardzo dużo da mi, mojej osobie i mam nadzieję też gdzieś tam w perspektywie czasu i przyszłości też mojemu malutkiemu kanałowi na YouTube, z którego jestem dumna, nigdy nie przestanę nagrywać i nie interesuje mnie zdanie innych. Ja po prostu uwielbiam to robić, obojętnie czy kiedyś rozwinie on się na tyle dużo, że on, nie wiem, będę z tego też czerpać jakieś korzyści materialne. Ja się nad tym, słuchajcie, w ogóle nie zastanawiam. Jak tak będzie, to będzie super, będę mogła też wam pokazywać jakieś fajne rzeczy, coś testować, no wiecie, o co chodzi, inwestować może tak w ten kanał. Natomiast jeśli nie, ja to będę robić, bo mi sprawia to wielką frajdę, uwielbiam, kocham to robić, jest to dla mnie totalna odskocznia, to jest dla mnie totalne hobby i to jest trochę tak, jak ludzie na przykład, nie wiem, lubią sport, chodzą na siłownię, dla nich wtedy jest, wiecie, odchamienie się, restart mózgu, przy okazji zmęczenie ciała, to ja mam tak właśnie przy nagrywaniu. Także dzisiaj tylko chciałam wam tyle woli wstępu powiedzieć, oczywiście się rozgadałam. Kończę, słuchajcie, makijaż, więc już razem nie pomalujemy się, ale będę robić taki naprawdę minimalny makijaż, bo słuchajcie, jest, tak mówię, milion stopni, więc tylko sobie przypudruję buzię i się zabieramy i jedziemy do IKEA. I może was wezmę ze sobą, pokażę wam coś fajnego. Ogólnie jedziemy pooglądać pewne rzeczy, raczej nie będziemy nic kupować, chociaż zastanawiam się nad jakimi zasłonami do dużego pokoju. I musimy jeszcze podjechać do Leroy albo do Castoramy, bo zniszczyły nam się te listwy łączące, wiecie, przedpokój z pokojem. Wiecie, mamy panele, mamy płytki, jest taka listwa maskująca to przejście. I już mają też dużo lat te listwy i się nam zniszczyły. Dobra, nieważne, do zobaczenia później. Chase of feelings, nothing more than a couple kids, yeah. Every night passing time as I see. My już w IKEA, oczywiście zaczynamy IKEA od klopsików. I zobaczcie, tym razem skusiliśmy się na klopsiki wege. Michał sobie też wziął wege. Wzięliśmy sobie jeszcze dodatkową porcję brokułów. Michał wodę. Ciebie jeszcze dzisiaj nie widzieli. A nie, widzieli rano, sorry. A ja sobie wziąłem smoothie truskawkowe, bo mam smaka na coś takiego. Także zaczynamy od posiłku, a potem będziemy spalać kalorie między regałami. Proszę? Na shoppingu. Tak. Powiem wam, że my bardzo lubimy, zawsze przyjeżdżamy tu na klopsiki. I ja nie ukrywam, że klopsiki to jest moja karta przetargowa, jak chcę wyciągnąć Michała do IKEA, prawda? Tak, zawsze się pytasz, czy jedziemy na klopsiki. Tak, mówię, Michał, pojedziemy do IKEA na klopsiki. No dobra, przekonałaś mnie. A wiecie, a potem to jest tak, że jak już się tak najemy, no to już mówię, dobra, no to jak już się tak objedliśmy, to musimy się przejść przez IKEA, żeby spalić kalorie, nie? Hej, hej, witajcie. Dzisiaj jest niedziela, to będzie taki jednak dwudniowy weekendowy vlog. I chciałam wam pokazać, jak wygląda buzia. Przed makijażem właściwie dopiero niedawno wstałam, tylko delikatnie przemyłam buzię płynem do mycia twarzy. Nie myłam też dzisiaj rano szczoteczką, żeby, wiecie, troszeczkę jej tutaj nie męczyć po tym peelingu kawitacyjnym. I tak wygląda buzia na drugi dzień. Zobaczcie, jak przepięknie wygląda. Ja widzę mega efekt. Ja wiem, że też często do was już tak mówię, jak wiecie, trochę dojdę do siebie, czy z jakimś delikatnym makijażem. A ostatnio ranek wstawałam, tak jak wam mówiłam, no dosyć taki ciężki czas, więc mi zaraz po oczach, wiecie, widać po buzi, no jest taka zmęczona, łapie taki inny odcień. A widzę dzisiaj taką, wiecie, rozpromienioną buzię, rozświetloną, taką wypoczętą i tak gładką, to powiem wam,
po żadnym peelingu nie miałam tak gładkiej skóry, jak po tym peelingu kawitacyjnym. Fakt faktem, że mam uczucie trochę takiego ściągnięcia na twarzy i takiego bardzo delikatnego podrażnienia, czego nie widać, ale ja takie odczucie mam. Także popsikałam sobie jedynie teraz buzię tym moim toniką mgiełką z Anti-Irritate Band. Już mi tak malutko zostało, uwielbiam ten produkt. Bardzo fajny właśnie jest po takich zabiegach. Często by robiłam w ogóle takie zwykłe peelingi w domu, maseczka i tak dalej, to też zawsze używam potem zwłaszcza tego. Więc już sobie psiknęłam na twarz, więc na teraz nałożę na buzię... Właśnie się zastanawiam, bo mam tutaj jeszcze ten z Clinique, taki kremik, o, ale też wiecie, używam też tego, a chyba dzisiaj też postawię na ten, jest pewny, więc myślę, że fajnie się sprawdzi. Już mi się niestety kończy, przeglądałam sobie dzisiaj rano właśnie stronę z Sephory, są te produkty z doktora Jarta, więc jak mi się skończy do końca, to chyba sobie ten krem zamówię, ale może, jeszcze coś się zastanawiam. Dopóki nie wykończę tych kremów, powiem wam, mam tyle kosmetyków i chciałabym to wszystko skończyć, bo to też nie ma sensu potem, wiecie, mieszać kremy, mieszać kosmetyki. Pokazywałam wam w ostatnim vlogu to domowe spa, że kupiłam sobie ten krem pod oczy, on jest i na dzień i na noc. I może bym coś z tej serii sobie kupiła, jakiś kremik do twarzy, tylko ja powiem wam, że ja te takie droższe kremy, takie bardziej treściwe, takie anti-aging, wolę używać na noc niż na dzień. Jakoś tak na dzień lubię właśnie takie nawilżające, je potem też smaruję buzię tą moją bazą z filtrem. Pamiętajcie, mówiłam wam też ostatnio, że filtr to podstawa, a zwłaszcza po takich zabiegach, peelingach, nawet jak robicie taki peeling enzymatyczny, czy ten taki, wiecie, z granulkami, to ta skóra też jest taka bardziej podrażniona i też może być tak, że szybciej będzie wam łapać jakieś przebarwienia i jednak te, wiecie, słońce będzie na nią bardziej działało, więc filtr to jest podstawa. A po takich zabiegach to koniecznie naprawdę bardzo wysoki filtr, minimum ta 50 i też nakładacie porządną warstwę i dopiero na to podkład, czy BB krem, czy nic, ale pamiętajcie o tym. No i tak kochani, więc tak chciałam wam się pokazać, jak ta buźka wygląda, jestem naprawdę zachwycona, a to właściwie dopiero jest pierwszy raz, także wow, super, jestem aż ciekawa, co będzie po takim regularnym stosowaniu przez te 5-7 tygodni, także będę sobie na pewno tego pilnować, już mówiłam też Michałowi, że jak ma ochotę, to też mu zrobię taki peeling. I mam też, słuchajcie, taki bardzo fajny płyn do dezynfekcji, pamiętajcie też, żeby sobie raz na jakiś czas dezynfekować, nie wiem, pensetę, czy właśnie jakieś takie metalowe urządzenia, czy jakieś, no cokolwiek byście nie używały do twarzy, mimo że wiadomo, że po każdym użyciu myjemy to wszystko pod bieżącą wodą, czy przemywamy, to właśnie po wczorajszym używaniu tego peelingu kawitacyjnego przetarłam sobie go właśnie takim płynem do dezynfekcji. To jest płyn do dezynfekcji urządzeń takich medycznych, kosmetologicznych, wiadomo o co chodzi, więc możecie sobie to kupić, takie coś właśnie na stronie dla takich gabinetów kosmetycznych, kosmetologicznych, normalnie w detalu, właśnie w takich fajnych małych, tego jest 100 ml, więc naprawdę bardzo, bardzo fajny. Płyn odkażający, czyści i dezynfekuje bez mydła i wody. No i do użytku zewnętrznego, wiadomo, nie stosować na uszkodzoną skórę, bo to jest bardziej właśnie takich różnych urządzeń. Dobra, kochani, idę się ogarnąć i jeszcze wam chcę pokazać moje wczorajsze zakupy z Ikei, bo już tutaj wróciliśmy tak późno do domu, potem właśnie nagrywałam jeszcze wam te domowe spa z tym peelingiem kawitacyjnym, że już jakby stwierdziłam, że to będzie, wiecie, właśnie łączony vlog z dzisiejszym. I tak, dobra, uciekam. Okej, kochani, ja już jestem gotowa do wyjścia. Pomalowałam się, powiem wam, że naprawdę nie mogę się napatrzeć dzisiaj na moją cerę. Bardzo fajnie nakładał mi się też podkład. Dzisiaj, słuchajcie, użyłam tego z Benefitu. On ma kolor numer 5 i jest naprawdę ciemny, więc jest naprawdę do opalonej skóry, więc idealny na teraz. Jeszcze jak sobie wiecie, doopalałam buźkę u mamy na wsi w ostatni weekend, to już w ogóle idealny kolor dla mnie. On też bardzo ładnie jakby wyrównuje cerę i daje taki bardzo ładny, naturalny kolor. Zobaczcie, bardzo fajnie współgra tutaj z resztą ciała. Dobra, kochani, przychodzę do was pokazać wam zakupy z Ikei. Wielka torba, ale nie ma tam jakoś też dużo rzeczy.
ale kupiłam sobie kilka rzeczy, które mi były potrzebne. Zacznijmy od pierdoły, czyli to jest taki, wiecie, uchwyt na papier toaletowy do łazienki, bo wiecznie gdzieś ta rolka podróżuje na półce, na pralce, więc pomyślałam, że coś takiego na przyssawkę gdzieś tam za pralką nie będzie widać, a papier będzie miał swoje miejsce. Słuchajcie, zdecydowałam się też kupić taką lampkę z taką łapką, zaraz ją otworzę. Wiecie czy nie wiecie, ja mam ten taki blat roboczy w kuchni, przy oknie, pod oknem, pod parapetem mam takie trzy lampki, natomiast one świecą tak, że nie mogę ich, wiecie, regulować i często jest tak, że brakuje mi tam doświetlenia nad tym blatem roboczym, zwłaszcza kiedy jest ciemno, zimą, jak już tego słońca nie ma popołudniami. Tak, ja oczywiście się znowu nie przygotowałam, żeby tutaj czymś to pootwierać, jak to ja, więc mam nadzieję, że jakoś to zaraz rozbroję. Tak. Zwykła czarna lampka, one słuchajcie kosztują 49 zł i są fajne, bo możecie sobie po prostu ją przypiąć gdzie chcecie, z jakiejś półeczki właśnie, jako nocna lampka, coś w ten deseń. Aha, ją trzeba jeszcze poskładać, słuchajcie, więc tak na szybko. O. Dobra, już wam pokazuję, muszę tylko to wkręcić, tą końcówkę. Czy ja to wkręcę teraz na szybko? Okej. Dobra, udało się. I zobaczcie, ona ma taką giętką, tutaj tą dotrzymanie takie, ten uchwyt. To sobie zapinacie tutaj taką klamrą o półkę i świeci. I fajne jest to, że ona nie daje, wiecie, takiego punktowego światła, tylko faktycznie takie światło rozproszone, więc mam nadzieję, że fajnie mi się w kuchni właśnie sprawdzi. Przypnę sobie ją do parapetu. Mam taki drewniany, tata mi robił ten parapet, żeby ładnie zabudować taki, to był stary, wiecie, taki parapet, z którym nie za bardzo mieliśmy co zrobić, więc zabudowaliśmy go bardzo ładnie drewnem. Więc potem wam pokażę, jak to wygląda. Kolejną rzeczą, to tutaj, nie ukrywam, robiłam ostatnio porządki w mojej toaletce. I ja mam tutaj taki pojemnik z Ikei. Już wam pokażę, jak to wygląda, jak to jest otworzone. W którym mam też kosmetyki. O, coś takiego. Tutaj są szufladki, ja sobie tutaj trzymam różne rzeczy. I okazało się, że można sobie dokupić takie szufladki i ułożyć z tego takie pięterka. Więc kupiłam sobie kolejne dwa takie pojemniki. I mam zamiar tutaj wszystko sobie ładnie pochować, bo powiem wam, że u nas strasznie się kurzy. I te wszystkie rzeczy, które mam tutaj powystawiane, mam na przykład, wiecie, kredki, pomadki w czymś takim, o. I to mi się strasznie kurzy. Ja oczywiście to co tydzień w sobotę robię gruntowne sprzątanie, wszystko przecieram, sprzątam, ale wydaje mi się, że w tym pojemniku, wiecie, posegreguję sobie od razu, w każdej szufladce będzie coś innego, w jednym podkłady, w jednym pomadki, kredki, tusze, korektory i tak dalej, więc to jest coś takiego. O, mam nadzieję, że tutaj widzicie. I kupiłam sobie właśnie takie dwie, więc potem będę składać, jak sobie poogarniam tą toaletkę, to na pewno wam w kolejnym vlogu pokażę. Kolejną rzeczą, którą sobie kupiłam, to od jakiegoś czasu... Czekajcie, bo zaraz mi się to wszystko przewróci. Od jakiegoś czasu poluję na taką podstawkę pod laptopa. Ja często jak montuję jakieś filmy albo jak sobie pracuję, to lubię sobie albo leżeć w łóżku, albo siedzieć na kanapie przed telewizorem. Czy ja to otworzę? Ja nie wiem, no nigdy się nie nauczę, żeby sobie coś tu ze sobą wziąć. Muszę sobie kupić jakieś nożyczki, słuchajcie, i mieć je tutaj przy toaletce, żeby one tutaj ze mną były. O! I w razie, bo zawsze je pod ręką. No i właśnie chciałam coś takiego, żebym mogła sobie, wiecie, siedzieć i nie trzymać laptopa na kolanach, tylko położyć go właśnie na takiej podstawce, bo wiecie, jak trzymacie laptop na kolanach, on się grzeje, może się przegrzać. I mam też stolik w dużym pokoju, taki właśnie kawowy, i on jest dość niski. I czasem jest mi po prostu za nisko. O, zobaczcie. I to jest coś takiego. Bardzo fajne. Michał się śmiał, że nawet na śniadanie do łóżka by mogło to być. Były też takie plastikowe, szare i białe, ale ja chciałam coś takiego, co będzie też ładne w swoim wyglądzie, więc taki bambusowy. Nie wiem, czy to jest bambusowe. Nie wiem. To jest, to się nazywa, słuchajcie, tak. O. O.
brada. To ma 42 na 30 cm. Naprawdę jest fajne i możecie sobie to, wiecie, postawić tak, nie będziecie widzieć, ale chodzi mi o to, że wiecie, jak sobie będę siedziała, to sobie tak tutaj to postawię na to laptopa i mogę sobie pracować, także bardzo, bardzo mi się to podobało i to też nie było drogie, to słuchajcie, kosztowało chyba 39 zł, można złożyć, gdzieś schować, nie zajmuje to dużo miejsca, więc coś takiego... Będę testować, czy będzie mi się to fajnie sprawdzało. Mam nadzieję, że to nie będzie kolejny gadżet, który wiecie, kupi się, a potem się tego nie używa. Ale naprawdę, bardzo często się łapię na tym, że tego mi brakuje. Powiem wam, że kilka razy mam też taką dużą deskę drewnianą, kuchenną i ja na niej nic nie kroję, nic nie robię, bo to robił mi mój tata z kawałka drewna tam ze wsi. I to jest taka deska, jak sobie wiecie, poukładać na stole ładnie jakąś wędlinę, owocki i tak dalej, robić taką deskę serów. Więc z niej nie korzystam i zawsze obracam do góry nogami i kładłam sobie na to laptopek właśnie na kolanach, bo strasznie się laptop grzeje. Zresztą te z was, które tak robią, to wiedzą, że potem jest naprawdę ciepło od tego laptopa i coś może się z nim wydarzyć. Dobra, bo już otwieram, a jeszcze wam nie pokazałam. Jeszcze co kupiłam, to kupiłam sobie takie beżowe zasłony do tego, do dużego pokoju i one są takie jakby lniane. Widzicie, tutaj macie też fajnie, bo w Ikei takie są znaczki, o, bardzo ciemniająco, mniej, średnie i prawie wcale. Ja chciałam takie prawie wcale, my tam mamy rolety dzień-noc, ja też nie lubię, w sypialni lubię taką grobową ciemność, stąd też był ten pomysł na tą czarną ścianę. Ale w dużym pokoju bardziej myślałam na tym, żeby po prostu zrobić taki klimat, żeby tak było bardziej przytulnie, przyjemnie, tak domowo. I tam trochę mi tych zasłonek po boku brakowało, mam tylko te takie białe firany, takie w takie wiecie kwiaty pod tą tapetę w dużym pokoju i to oczywiście zostanie, ale po boczkach, tak wiecie, przy ścianie będzie sobie wisiała taka beżowa, ona tak wygląda, jakby była taka tkana z lnu, o, taka naprawdę bardzo, bardzo delikatna jest ta zasłona, jest na żabki, my mamy też tam żabki, więc wydaje mi się, że jakoś to ogarnę, bo nie mamy typowego karnisza z Ikei, tylko taki wiecie zwykły. No więc zobaczymy. Wiecie co, tak sobie myślę, że nie będę chyba tak brutalnie otwierać tych zasłon, bo muszę, bo były jeszcze jaśniejsze. Wydawało mi się, że te ciemniejsze będą lepsze, ale muszę je przymierzyć, czy będzie to mniej więcej, chociaż ten sam odcień może być ciut ciemniejszy, co mam, wiecie, klosz na ten, no, przy tej lampie stojącej, żeby nie było tak zaraz, że wiecie, w jednym pokoju jest milion różnych odcieni beżu. Chociaż powiem wam, że jakoś tak też nie mam parcia, żeby wszystko było takie idealnie pasujące do siebie. To ma taki właśnie wygląd takiego naturalnego materiału lnu, więc wydaje mi się, że będzie fajnie wyglądać. No i takie zakupy, kochani, także nie za dużo tego, ale takie konkrety, bo już wiedziałam, po co jedziemy. Właściwie to tylko te zasłony musiałam u Micha przeforsować, bo on nie lubi, firanek nie lubi zasłon. Zawsze się śmieje, chcesz, ale to będziesz to prać i to pracować i to wieszać. No i tak jest. Wiecie, fajnie jak też jakby to okno jest takie puste, ale jednak jakoś tak przytulniej się robi, jak jest zasłona, jak jest firanka. Nie wiem, jak wy uważacie, ale tutaj przed też fajnie by było mieć firanki. Też pewnie byłoby mniejsze echo, gdybym tutaj miała bardziej to okno zabudowane, ale tu jest bardzo mało miejsca. Tutaj wiecie, mam tą toaletkę, tu mam lampy, statywy w rogu pochowane, więc tu bym nawet nie mogła mieć nic wiszącego, więc tutaj by się to nie sprawdziło. I tutaj właśnie dlatego mam te rolety takie ala rzymskie z Ikei, też fajnie się sprawdzają i też kosztowały grosze, więc spoko. No i dobra, kochani. Więc tak, my się zbieramy, zaraz wam tylko pokażę, co jeszcze dzisiaj mam na sobie i jedziemy na obiad. Dobra, kochani, ja tak wyglądam. Także mam tą sukienkę z H&M-u, którą pamiętacie, kupiłam stacjonarnie, robiłam je, że my chciałam ją oddać, ale się okazało, że została błędnie nabita na paragon, właściwie nie ta sukienka, inna, i nie mogłam jej zwrócić. I chcąc, nie chcąc została ze mną i powiem wam, teraz się cieszę, bo na taki dzień jak dzisiaj idealna. Do tego mam te klapeczki z H&M, które też wam pokazywałam wtedy w Mierzymy. One chyba kosztowały 39 zł. Do tego torebka z Fabioli. Widzicie, też tą torebkę możecie sobie nosić właśnie tak normalnie na bok, ale możecie sobie też, wiecie, przyłożyć. O! O, i mieć w ten sposób. Ja w zależności, jak tak na szybko do auta, to ją sobie narzucam na ramię, a jak gdzieś idziemy, no to wtedy właśnie tak jest wygodniej, macie wolne ręce. U nas jest dzisiaj, słuchajcie, chyba z 50 milionów stopni
strasznie jest gorąco, także jedziemy sobie usiąść gdzieś na pizzę, na coś zimnego i sobie pochillować. Mamy właśnie to fajne miejsce na pizzę w Zabrzu, co Wam ostatnio pokazywałam. Tam jest taki bardzo przyjemny ogródek, fontanna, jest bardzo przyjemnie, więc troszeczkę się można schłodzić, bo u nas po prostu w bloku, w mieszkaniu jest tragedia. No więc tak, tak dzisiaj wyglądam. Nie mieszczę się tutaj cała, żeby Wam pokazać całościowo, ale tak, myślę, że każdy widzi, jak to wygląda. Ona właśnie ma tutaj, także ma taką jakby, jest taka marszczona z gumeczki, a tutaj już jest cała tak puszczona i jest bardzo fajna, przewiewna i tu wszystko ładnie odsłonięte, więc idealnie na taką pogodę jak dzisiaj. Dobra, kochani, kończymy tego vloga, bo będzie miał znowu nie wiem ile minut, ale trudno, dwudniowy, także dzisiaj mamy niedzielę i już resztę niedzieli spędzimy z Michałem sami bez Was. Także trzymajcie się ciepło, zostawcie łapkę, jeżeli podobał Wam się film, subskrybujcie, żeby nie przegapić żadnego odcinka, trzymajcie się ciepło, pa, pa!